Nazywam się Barbara Bednarz Jagodzińska, Barbara Monika, już dla pełności nazwiska. Urodziłam się w Równem, na Kresach II Rzeczypospolitej. Geograficznie jest to Ukraina, ale nie mam ani kropli krwi ukraińskiej. Urodziłam się 10 sierpnia 1934 roku. Moi rodzice pochodzili, ojciec z Rzeszowskiego, mama z Zamojskiego, z pięknie brzmiącej Kozłówki, gdzie jest wspaniały pałac. Niestety mama urodziła się na wsi. Była to taka biedna wieś. Kiedy miałam rok, rodzice za namową wuja, który był mądrym człowiekiem, wyjechali do Gdyni, ponieważ Gdynia wtedy się budowała, byłam miastem przyszłości, już częściowo była zrealizowane te piękne, modernistyczne budynki, którymi teraz się zachwycamy. I tam oczywiście od czego zaczęli? Od handlu, bo to było najprostsze. Tak jak teraz tutaj paręnaście lat temu były szczęki na ulicach Warszawy, to oni na ulicach Gdyni postawili sobie kramik, takie stoisko po prostu, i handlowali owocami, warzywami. I jakoś im się wiodło. Do momentu, kiedy została w Gdyni wybudowana wspaniała, bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy, hala handlowa. I tam zorganizowali sobie stoisko. I nadal handlowali tymi owocami. Jeszcze mam zdjęcia, gdzie właśnie banany, pomarańcze, to co teraz jest dla nas dostępne, a w czasach PRL-u dzieci nie miały tego. Wobec czego moje siostry, które się urodziły już później, nie wiedziały, co to są banany, pomarańcze. A ja właśnie na tych bananach i pomarańczach się wychowywałam. Miałam dostęp do nich. No i rodzice, dobrze im się wiodło. W każdym razie składali pieniądze na, a właśnie nie dopytałam się niestety, czy to na zakupienie domu, czy też sklepu samodzielnego, żeby wyjść z tej hali. Tych pieniędzy było dość sporo, o czym przekonałam się w momencie wybuchu wojny, kiedy mama wybrała z banku pieniądze i była ich połowa walizki. I potem myśmy z siostrami miały świetną zabawę tymi kolorowymi papierkami, ponieważ natychmiast Niemcy zdewaluowali tego polskiego złotego i były zupełnie bezużyteczne. Doskonale zapamiętałam dzień, kiedy nas Niemcy wyrzucali z mieszkania. Oczywiście taty nie było, bo jako rezerwista został powołany na front. Dostał się potem do niewoli, gdzieś chyba w Lasach Kampinoskich, o ile dobrze zapamiętałam. Jak się okazało, potem oczywiście został wywieziony do Niemiec na roboty, ponieważ jeszcze był mężczyzną sile wieku, wobec czego przydał się tam, ponieważ mężczyźni niemieccy byli na frontach, no więc ktoś musiał pracować w Niemczech. Najpierw chyba był najpierw w obozie oczywiście, potem w kopalni przez chwilę, a potem w gospodarstwie rolnym jakimś tam pracował. Była to chyba sobota, bo mama była w takim domowym stroju, sprzątała mieszkanie. Ja gdzieś tam w kącie bawiłam się lalką i w pewnym momencie łomot do drzwi, stoi żołnierz niemiecki, oczywiście z jakimś tam karabinem, i cywil mówiący po polsku i mówi: macie 10 minut czy tam 15 minut, żeby wyjść z tego mieszkania i stójcie tam na ulicy przed domem, a my jeszcze tych pozostałych sprowadzimy. No i co robić w takiej sytuacji, jeśli się ma 15 minut do
wyjścia z domu. Więc mama na mnie narzuciła kożuszek, bo to był chyba październik już, o ile nie początek listopada, kiedy Niemcy systematycznie, dzielnica po dzielnicy, chodzili po Gdyni i wyrzucali Polaków z tych domów, do których potem mieli się wprowadzić Niemcy. Dlatego oni nie zburzyli Gdyni, ponieważ tam osiedlili swoich urzędników, no i swoich ludzi, którzy zasiedlali te tereny dla Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. No, ale mama oczywiście wiedziała, co ewentualnie może nas spotkać, wobec czego mnie za rękę, na siebie narzuciła pelisę, mnie dała do ręki taką torbę, dużą papierową torbę. Co się potem okazało, były tam kapelusze, najbardziej potrzebne rzeczy. A sama ściągnęła z szafy, był taki wieszak na szafie, jak się otwierało, z pończochami swoimi, więc ściągnęła te pończochy, ponieważ nie zdążyła ubrać, a było to już no, chłodno, jakby nie było. Więc wzięła ten pęk pończoch, mnie za rękę i oczywiście nie czekałyśmy przed domem na chodniku na tego żołnierza i cywila i pozostałych lokatorów tego domu, tylko pędem. I tam na rogu, w jednym z domów mieszkalnych, który już był opróżniony z Polaków, był posterunek niemiecki i na takich schodach stoi sobie żołnierz niemiecki i kiwa, żebyśmy przyszły właśnie tutaj, bo tutaj będą gromadzeni ci wysiedlani Polacy, wysiedlani, wyrzucani, wypędzani. O, to jest ten termin najwłaściwszy, bo oni mówią, że byli wypędzeni z Polski, a to myśmy byli przez nich wypędzeni przecież. W każdym razie mama macha tymi pończochami i mówi do tego żołnierza, że zaraz przyjdziemy, tylko ona ubierze pończochy. Nie wiem, czy on rozumiał, czy nie rozumiał. W każdym razie nie zatrzymywałyśmy się, tylko pędzimy w dół. No i znalazłyśmy się u mamy koleżanki, która też była samotna ze swoim synem o rok starszym ode mnie. Ja miałam już wtedy 5 lat, bo 10 sierpnia skończyłam 5 lat. 1 sierpnia wybuchła wojna. No więc 5 lat i parę miesięcy do momencie, kiedy zostałyśmy wyrzucone, wypędzone z tego mieszkania. I więc i u tej koleżanki się zatrzymałyśmy. Ja bardzo zachorowałam. Dostałam bardzo wysokiej temperatury. I mama oczywiście pobiegła ze mną do lekarza. Nie wiem, czy to był Polak, czy to był Niemiec. W każdym razie dostała pozwolenie na wejście do tego mieszkania, żeby wziąć ubranka dla dziecka. No więc jak się już dostała do tego mieszkania, to oczywiście spakowała wszystko, co mogła, łącznie z ubraniami taty. Nie wiedząc, co się z nim dzieje, ale w każdym razie wzięła te ubrania, wzięła nawet pościel. W każdym razie one wsiadły do pociągu, który jechał do Generalnego Gubernatorstwa. Bo okazało się też później, ponieważ u nas mieszkała zarówno babcia, jak i młodsza siostra mamy, czyli moja ciocia najmłodsza, że one zostały w łapance ulicznej ściągnięte do transportu, który jechał do Niemiec. I tą starą kobietę, babcia już wtedy była no, w podeszłym wieku osobą, no i ciotkę, która była no, stosunkowo młoda, wsadzili do tego transportu i wywieźli do Niemiec na roboty oczywiście. Dopiero po wojnie one stamtąd wróciły. W każdym razie znalazłyśmy się u babci tuż przed Bożym Narodzeniem. No i mimo, babcia była biedną osobą, była rolniczką. W sąsiednim domu mieszkał jej średni syn,
który prowadził gospodarstwo swoje rolne i pomagał babci. Niemniej jednak to była bardzo biedna wieś, wobec czego bogatych ludzi tam nie było dużo, te pola zresztą rozdrobnione szalenie. I żeby się utrzymać jakoś, żeby skądś mieć pieniądze, te dwie kobiety zaczęły jeździć przez tak zwaną zieloną granicę pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Rzeszą, czyli jeździły do Łodzi, która już była w Rzeszy. Tam kupowały igły, nici, takie jakieś podstawowe rzeczy i potem handlowały tym właśnie na tej wsi. I tym sposobem zdobywały pieniądze. Jak tata wrócił, to ten handel dalej, z tym, że ta koleżanka jednak postanowiła samodzielnie życie prowadzić i wyprowadziła się w ogóle z tej wsi. Natomiast tata z mamą teraz jeździli do Łodzi i przywozili ten sprzęt krawiecki, to określę. No ale nie trwało to zbyt długo. Na stacji, na której mieli wsiąść do pociągu, stały jakieś pociągi dodatkowe jeszcze. I oni tam się pod tymi pociągami usiłowali przejść. I w pewnym momencie zatrzymali ich Niemcy. Wrzask, krzyk, halt, halt. Zostali postawieni pod mur i mało brakowało. Byliby rozstrzelani po prostu, bez pardonu. Ale ten naczelnik stacji, nie wiem, stawił się za rodzicami i nie wiem, co powiedział Niemcom, jak argumentował. W każdym razie zostali wypuszczeni szczęśliwie. No, opatrzność nad nimi czuwała, po prostu. No więc wrócili. Tata postanowił jednak pracować w swoim zawodzie, więc szukał jakiejś tam mleczarni. Ale okazało się, że Niemcy chętnie go zatrudnili, ale w gorzelni, bo na front potrzebny był spirytus. Więc tata musiał się przekwalifikować i został gorzelnikiem zamiast mleczarzem. Wyprowadziliśmy się stamtąd i znaleźliśmy się w Krakowie. Ale tacie nie odpowiadała praca urzędnicza, wobec czego dalej już pozostał w tym gorzelnictwie i dalej prowadził te gorzelnie w różnych częściach kraju. I wtedy z Krakowa wyprowadziliśmy się pod Kraków. Pod Kraków, gdzie ja z kolei skończyłam wreszcie tą szkołę podstawową, szóstą i siódmą klasę. No i teraz przyszła sprawa dalszej nauki. No i wtedy do Krakowa. To było najbliższe miejsce, gdzie było gimnazjum. No więc mając 14 lat, opuściłam rodzinę i od tej pory właściwie już nie wróciłam do rodziców. Już musiałam być samodzielna. Skończyłam tą szkołę gimnazjalno-licealną w Krakowie, tam zdałam maturę. No i potem poszłam na studia. Już sama zadecydowałam o tym, co będę studiować. I znalazłam się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej tym sposobem. Tak się zakończył mój okres wojenny, przedwojenno-wojenny i powojenny.